Dzisiaj jesteśmy w Gęsinie z wizytą u naszych partnerów, z którymi pracujemy ponad 22 lata, u Państwa Krychowiaków. Miałem przyjemność dzisiaj niebywałą popracować trochę wspólnie na tym polu. To, co dzieje się tutaj, to jest niesamowite. Państwo Krychowiakowie żyją praktykami rolnictwa regeneratywnego, dzięki czemu nie tylko uzyskujemy lepsze, wyższe plony, ale także wdrażamy praktyki, które są bardzo dobre dla natury, dla środowiska. Rośliny, które uprawiamy tą metodą, mają po prostu lepszy start i zdecydowanie lepszą wytrzymałość na suszę. Są bardziej odporne, bo my tej gleby nie wysuszamy. Widzę już zmiany takiej pulchności gleby na wierzchu, gdzie przy tradycyjnej uprawie to jest prawie niemożliwe. Wierzchnia warstwa stała się taką okrywą dla gleby. W tym momencie oszczędność wody jest bardzo duża. Nie ma tego parowania tak dużego właśnie wody z gleby. Z drugiej strony przynoszą korzyści ekonomiczne tym rolnikom, tym farmerom, którzy zdecydują się wprowadzać innowacyjne metody uprawy roli. Zmniejszyliśmy zużycie nawozu o połowę. Zmniejszyliśmy zużycie paliwa o 2/3. Wpływa to też na jakość mleka. Kukurydza uprawiana nie jest przenawożona. Jeżeli krowa czuje się dobrze w swoim środowisku, to jest oczywista rzecz, że ona jest szczęśliwa. Odwdzięcza mi się dużą ilością mleka, jak i również jakością tego mleka. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, że mógłbym robić coś innego.